Ej, graliście w ogóle w His Logo w Fazmofobię? Z ten horror taki? Mhm. To go widziałem, ale nie grałem. Też nie grałem. Fajne. Do czwartej, jak ze starych dobrych czasów. Ja wczoraj do czwartej siedziałem. Tylko chyba nie na streamie. Stream chyba był do trzeciej. Spoko, Miki. Siema. O co chodzi? Fizutka i dziury, co? The fuck? Bo... co zostaw głosu logopedy. A. Ja jestem zmęczony już. Miałeś tą łychę otwierać. No zaraz. Do spania łycha? No... utula mnie. Dawajcie w trójkę w Fazmofobię. No, Fazmofobia w ogóle niedługo będzie, nie? Może w niedzielę, tak, jak się uda. To multiplayer, tak? Tak, no, to jest właśnie multiplayer, o to chodzi. To nie jest taki stricte horror, tam chodzi jakby o to, że w różnych obiektach masz znaleźć ten typ duchów, nie? Że dowiedzieć się, co to za duch. Nawiedza jakieś miejsce. Tak, oglądałem, no ale to... Aha, już ten jeden gracz jest duchem, tak? Coś takiego? Nie, totalnie nie. Gracze są wszyscy przeciwko duchowi. I na przykład ducha, jakby są różne procedury i waszym celem jest przeżyć tak długo, aż dowiecie się, co to za typ ducha, nie? I go wygnać pewnie potem, tak? Nie masz go wygnać, tylko masz dowiedzieć się, co to za duch i jakby to jest koniec zupełnie misji, nie? No sobie sprawdzę, bo wygląda fajnie nawet, no? No, jest fan. Tam ma... na VR-ce widziałem, jak ludzie grali, to jest koks. Ma z tym, jakby interakcję z mikrofonem i czasami jest tak, że musisz coś mówić do tego ducha, nie? A to widziałem u Random Bruce'a, jak mówił I kill you. Can no you chodzi. Show yourself? A podobno właśnie reaguje, a ja nie wiem dalej. A jak grałem z ten, to Kubuś cały czas mówił mu, żeby go duch zabił. Prowokował go. Mateusz, dzięki za patrona. A potem mama wchodzi do pokoju i słyszy, jak dziecko mówi: zabij mnie, zabij mnie. Kurwa. Nawiedzone dziecko. Mąka S. Nawiedzone, no tak. I potem na uwaga TVN będzie: dzieci nawiedzone grają w nawiedzone gry. Dead by Daylight. Rodzice, uważajcie. Nigdy jakoś mnie nie kusiło Dead by Daylight. Nie wiem dlaczego, jakoś tak. Mnie też, ta gra do mnie wyglądała słabo. Mhm. Troszkę się zgadzam. Ale strasznie duży fanbase ma. Nie wiem, jak to się stało w sumie. Dawno w żadne horrory nie grałem. Ostatni horror to był Outlast chyba, to był wieki temu, jaki grałem. Ja w tą nową Amnezję grałem i całkiem spoko jest. W Dead Space'a jeszcze grałem. Grałem. Fajny był Dead Space, no. No ale to była taka RPG-owa trochę giera. No ale fajne. Można do horrorów zaliczyć. No. A jeszcze będę, że w Dooma, z którego grałem, też miałem ochotę zagrać. To też był horror. Nie pamiętam, który to był Doom, ale to na pewno był horror. Prey był, nie wiem, czy wiecie, co jest Prey, taka giera. Jest Prey i ona była markowana jako horror. Kurwa, flash, nie zdążyłem się sfleszować i zautoatakować. No nie zdążyłeś. Dobra. Ale Prey spoko. Niech logo robi ASMR. O, widzisz logo, musisz otworzyć kanał ASMR. Logo ASMR. Co, mają takie słuchawki w kształcie ucha, tak? I do tego tak. I sobie jeszcze na przykład obiad. Jem obiadek ASMR. Widziałem takie memy z tego, że tam ASMR jakiegoś wkurzonego ojca i taki chłop z pasem i włosy. A, ale to jest w ogóle dobre, to jest zajebiste. Dźwięki pasa. Page. No. I to jest w ogóle śmieszne ASMR, ale to takie normalne to trochę beka, no. A bo to jako górki jadło jakoś. Ja chyba szukałem tego gościa, czy on więcej robi, on chyba tylko jedno takie bekowe robił. Wyobraźcie sobie taki gameplay zrobić, że 5 osób gra w LoL'a i wszyscy ASMR robią.
Nie wiem. To dla mnie część tych dźwięków ASMR jest nieprzyjemna. Jak takie czasami robią, że mlaszczą przy tych mikrofonach albo coś. Takie ostre dźwięki, nie? Czasami są. Są inwazyjne strasznie. Ale tak, to trzeba mieć dwa mikrofony, nie? Czy nie, czy jak to działa? Czy można na jednym mikrofonie taki to robić? Jak mikrofon. Dwa mikrofony? No żeby to nagrywało, wiesz... No bo wiedziałem, że mają te dziewczyny, co to nagrywają, mają takie mikrofon w kształcie ucha, nie? I tam po prostu jest ucho... Mikrofon w kształcie ucha? No nie wiem, jak to powiedzieć, no. On tak to wygląda. Tak, on jest w kształcie ucha. Jak w kształcie ucha może być mikrofon? Ucho z drugiej strony i po prostu to jest taki mikrofon do ASMR. Okay. No jest taka skrzynka i po jednym boku ma jedno ucho i po drugim ma drugie, nie? I że każdy jest, wiesz, do tego... Nie wiem, jak to, nawet nie wiem, jak to się nazywa. Widziałem taki film... Brzmi turbo dziwnie, nie? Wypiera, na pierwszy, lepszy ten film z ASMR sobie wejść na YouTubie. Na pewno będzie miał jakąś papkę. No. Albo chłop, nie będę, nie chcę tutaj mówić. Ale fajne są te ASMR-y z jakiś piesek je melona. I to tak fajnie wygląda, jak on chcina i jest tak mlaszczy. Piesek ja może... widziałem, jak na Blue Yeti ktoś nagrywał. Wydaje mi się, że to babka była. Na full głośności jak ogórki je, i one tak trzaskały. No, no. A Blue Yeti tak potrafi wyłapywać takie dźwięki. No on lubi. A to z memów takie ASMR, to Noxy to widzieliśmy, właśnie tego ojca co udawał. No. I tę babkę z tego korniszony wyjadła. Kurwa. Nie wiem, czego nie powinienem markować tutaj. Ja się zabawiam. No, live'a jest za dużego. Nie wiem, czemu nie dajesz kół w czasie lotu z Etosz. Czy wtedy nie tracę jednej pasywy? A nie, bo... Czekaj. Nie jestem pewien. Może tracisz pasywę, no. Może to nie ma znaczenia. No. Ja bym się wbił, jakby nie miał tornado, tak świeżo. Hit shield up. No, shield jest najgorszy. Kiedy podcast Noxy? Myślałem, żeby coś tak wstępnie... Może next week, jak wyjdzie? Wow. Wigilijny podcast, pięknie. Podcast. No na Sylwestra akurat nie można nigdzie iść, no. No, muszę poczytać o tym, jak to wygląda. Jak to wygląda? No bo jakiś lockdown jest znowu 28 grudnia. A tak, jest lockdown. To nie wiem, w ogóle nie można wychodzić do kogo? Czy pięciu? Ta Kamila. O nie, Noxy, zgridowałeś. Zabił. Pięknie, kurwa, jest. Ale zastrzelił mu łeb. Dobra, to ostatnie było riski, ale... lockdown jest od 28 do którego? Do 14 stycznia? Do 14 stycznia, mhm. I w sumie to... Fajnie, bo niektórzy chyba mają przez ferie lockdown. A to o to chodzi. Wszyscy mają przez ferie. Ferie są w jednym terminie, by the way. Aha, tak, tak, no. Wszystkie województwa mają teraz przez coś. O nie, to nie su. Dobra. XD. Okej, okay, dobra. Jeszcze ja nie level up, ja pierdzielę. Nie wiem. Ale nawet jakbym nie zlevel upował, to i tak było... To, no, to było niezbyt sprytne. Ale a ja tak czekałem, to w ogóle było widać, co on robi. Ja tak patrzę z tą patrzę na tą chmurę, nie? Bo wiem, że się będzie flashował. Bo by nie tracił expa tutaj, tylko by się wrócił. Ale ferie są w jednym terminie i z lockdownem chodzi o to właśnie, żeby nie latali ludzie, nie? Żeby nie wymieszali się w tym jednym terminie wszyscy. Koronawirusem. No ale jakaś godzina policyjna też czytałem. Tak, no takie jakby no mocno polecieli. Ale... No zaraz zaczną do ludzi... Strzelać. Ale nie wiem, ludzie tak w ogóle tak się buntują już przeciwko tych przeciwko w zasadzie wszystkiemu związanemu z tymi lockdownami. Jest mocny bunt. No.
Dopóki rządzi PiS, jest w Polsce demokracja i wolność. To... No nie, na politykę weszliśmy, to ja uciekam i do się umyć. Nie lubisz polityki? To jest temat rzeka przecież, na który nie mamy wpływu żadnego. Jak nie mamy wpływu? No my nie mamy, no przecież szary. Masz wybory przecież co 4 lata. Nie wiem, kto mi gwarantuje, że te wybory nie są fałszowane pod jakimś względem. No to musisz się zainteresować, jak wyglądają wybory, jakie są mechanizmy, które cię chronią. Ale im nie ma co wchodzić na jakieś teorie spiskowe, że nie ma gwarancji, że w Polsce wybory są ten. Znaczy, ja nie mówię, że legalne. Są, ale no jest sama taka myśl, że mogą być. No ja wiem, ale wiesz, że w ten sposób to możesz mieć każdą myśl, nie? Jakby każdą teorię spiskową możesz w ten sposób uzasadnić. No ale cóż, nic pomiędzy fałszowaniem wyborów, a tam, że lizardy rządzą no nie, Ameryką. Nie. Znaczy, jest na pewno, jak nie masz żadnych dowodów też. A co, jak okaże się, że kurwa w Ameryce są lizardy, a nasze wybory nie są fałszowane? Sebastian, dzięki za patrona. W Polsce jest ten inne zwierzątko. Generalnie fałszowanie wyborów chyba nie jest aż tak łatwe. To jest bardzo ciężko jest to zorganizować ze względu na to, że dzisiaj na przykład jest tak dużo mediów społecznościowych, że ktoś się na pewno wyłamie, a musisz zrobić akcję na olbrzymią skalę, żeby to wyszło, nie? A to jest nie, problem w ogóle z większością. To jest problem z większością teorii spiskowych. Ja słowo zdecykował. Okay. Rugged out. Ona była do zabicia w sumie. Ja czekam na zimową mapę, na Summoner's Shift. Nie będzie zimowej mapy. Kiedyś była, nie? I dało się mieć cały czas, pamiętam. Kiedyś chyba Dis paradig do tego. Plażowa mapa od Disa. Też. Masz no, wybory? Tak. Właśnie widzę, jakie mamy wybory. PogChamp nadal mamy w Polsce... Nadal nie mamy w Polsce osób, które powinny się zająć krajem. Wiesz co, to nie jest tak prosta rzecz. Właśnie moim zdaniem to jest taka jedna kluczowa rzecz, którą ludzie, której nie rozumieją, jeżeli chodzi o demokrację. Celem demokracji nie jest wybranie najlepszych rządów, tylko reprezentacja woli ludu, nie? I jakby, jak Polacy chcą PiS, to będą mieli PiS, będą mieli socjal w kasie, no i tam będą mieli prawicowe... Wszystko inne. No to też, że wybierasz tych ludzi tam. O, źle życie i oni marka. Znikają po prostu, obiecują tyle rzeczy, a potem znikają na parę lat. No, tak, to prawda. I mi się wydaje po prostu, że mają tam dobrze i nie chcą nic zmieniać. O kim mówisz? Mówisz o posłach? Logo. Okej. Okay. Nieważne. Drażliwy temat. Zmienił się w lizarda. Logo to lizard, nie. Mąka S. Czekaj logo, bo wiesz, że cię nie było słychać? Tak. No wiem, bo musiałem coś tu zrobić. Sorry. Też nie słyszałem, co mówiłeś. Włączyć skórę ludzką. Zrzucić skórę lizardy. Czekaj, co mówiłeś? Jeszcze raz? No, że ci ludzie, których wybieramy, nie? Na których głosujemy, to nie znikają bardzo często. Ich potem nic o nich nie słychać. Nie wiem, no to w takim razie wtedy znaczy, że głosowałeś na złych ludzi, nie? Ale to tak jest z każdym, który tam wygrał, nie? O to chodzi. No. Znaczy, no ja się nie znam na tym, ale nie jest tak. Nie, to jest trochę problem demokracji parlamentarnej, że się robią jakby... Że partie są moim zdaniem chujowym pomysłem, ale... No, są ludzie, którzy mówią, że wiecie, że jak dostaną, tam zrobią rozpierdzi i tak dalej, że będzie głośno, a potem wiesz, jest cicho. No. Ale to jest partyjniactwo, nie? Bo jakby...
sam nic nie możesz przegłosować, więc musisz się dołączyć do grupy i zawsze musisz zrezygnować z części postulatów. To jest bez sensu. W Polsce nie ma prawdziwej demokracji, zależnie od tego, co rozumiesz przez prawdziwa demokracja. To w żadnym kraju nie ma wtedy prawdziwej demokracji dzisiaj. Ale to jest raczej taki głupi argument. Iluzja demokracji jest moim zdaniem. W większości przypadków. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że prawdziwa demokracja to jest demokracja bezpośrednia i wtedy miałbyś referendum o każdą rzecz. Ale to jest po prostu nierealistyczne, nie? No ale też chodzi, no że miałbyś o każdą możliwą rzecz miałbyś prawo głosu, a nie tylko o to, wiesz, kogo tam będziesz reprezentować. Jeszcze raz? No chodzi mi o to, że w większości rzeczy normalny szary człowiek nie ma prawa głosu. Tak, dlatego wybiera ludzi, bo my mamy demokrację pośrednią. I to jest jakby prawdziwa demokracja, bo nie da się mieć bezpośredniej. Bezpośrednia demokracja byłaby bez sensu. Jakby było tak, że na przykład większość ludzi ma głosować na temat takich spraw, jak na przykład, jak nie wiem, no takich, których nie rozumieją, nie? Jakieś systemy podatkowe, jakieś... zmiany klimatyczne i tak dalej. I w ogóle nie kumają, o co chodzi, wiesz. Było totalnie bez sensu. Problem w tym, że wybierają ludzi, którzy też tego nie rozumieją, więc w sumie nie jest lepiej. No. Logi. Niech się fizy powie. 3 złote. I taką Akali chciałem zobaczyć. Pozdro Redi, logo i Noxy. O kurwa. Jak... Zagapiłem się. Przepraszam. Dzięki. Czemu jak ochroniłeś Rakana? Co się stało? Zagapiłem się, bo patrzyłem się tak... Nie wiem w sumie gdzie. A, wiem, na Yasuo się patrzyłem, bo chciałem się wbić w niego jeszcze. Logo, na co się wypowiedzieć? Na politykę, czy się podoba. A, no ja się nie znam, a to nie odpowiedzimy. Okay, ja tylko czekam, aż minie kilka lat, żeby ludzie pewni osiągnęli wiek krytyczny i będzie pokrzęp raczej już. Przynajmniej nie będzie. Trochę. Nie będzie. No, nawet... no tak 10 lat temu też tak ludzie mówili. Ale nie, nawet jest jeszcze gorzej. Bo do władzy na przykład w Ameryce doszedł populista Trump. Po prostu wystarczy, że jesteś fejmem, możesz być tępy i mieć strasznie głupie poglądy i ludzie cię będą wybierali na tego, na prezydenta. Właśnie z czasem nie będzie lepiej. Ogóle, nie? Co? Że kasę masz. Będzie prezydentem. Tak. Ale mi się to podobało z Trumpem, że on sobie tam wszystko sam załatwił, nie? Tą kampanię całą ze swojej kieszeni i tak dalej. To było fajne akurat. Jest dużo w ogóle ludzi, którzy bardzo mają takie... głupie poglądy? To znaczy, no nie wiem. Na przykład jak patrzę, Krzysztof mi w czacie pisze, że Noxy to lewak, woli Bidena od Trumpa. Słuchaj, każdy, kto ma więcej niż 70 IQ, woli Bidena od Trumpa. Ale jakby... Biden nie jest nawet lewakiem, w Ameryce jest lewakiem. U nas jest centrystą. Masz lewacki, prawdziwy... Tutaj masz rząd lewacki. Ale Jelonek sobie chodzi, a Noxy go zabije. No jeszcze fleszuje po nich. Wszedłem 2 minuty temu, słyszę pierdolę, nie muszę wyjść. Spoko mordo, miłego wieczorku. Żaden problem. Żaden. A na a u Fiza cię pytali, Fiza, czy wie co to sznytka? Wiesz co to jest sznytka, Noxy? Sznytka? O, no. Pewnie nie wie. Brzmi jak... Czekaj, coś takiego... Może taka maszyna do szycia, stara, nie wiem. Nie, ale powiem, że ze śląskiego oczywiście, że z Gwary Śląskiej to jest. Ale powiedzmy, jaka tematyka. Co to? To jedzenie. Sznytka, jedzenie. Tak.
Nie danie. Ciekawe, czy ktoś na czacie. Jakie jedzenie? Co? No już sam, już wie ktoś na czacie. O nie, nie, nie piszcie. Czekaj, spoilery. Nie patrzę. Gołąbki? Jak jest? Nie, nie. Spoilery. Jezu, że ja muszę renderować film jeszcze. Ale ciężkie jest życie youtubera, naprawdę. Bo no mówisz, to... że wolisz Bidena? Podobały ci się rządy Obamy? Jest, każdy jest lepszy od Trumpa. Trump jest na tyle głupi, że jest niebezpieczny przez to, że ma po prostu bardzo niskie IQ, nie? Jest narcyzem, jest głupim narcyzem i to jest bardzo niebezpieczna mieszanka. Nie, bo mi zawsze ojciec mówił, że musi sobie sznytkę zrobić. Po prostu brał kawałek chleba i coś smarował, czy mi zawsze i było, że sznytkę ma. Tak. A propos Trumpa, całkiem zabawne jest to, bo właśnie większość ludzi, która myśli, że... Czyli wolisz Obamę V2, który doprowadzi do potęgi Chin. Wiesz, że Trump jest faszystą generalnie i przez to, że zamyka się na inne rynki, to on prędzej doprowadzi do potęgi Chin, nie? Zamyka się na inne kraje. Czy zatrzymali w ogóle jakieś potęgi Chin, moim zdaniem, nie? No, da się. Chiny mają dużo problemów, o których ludzie sobie nie zdają sprawy. Na przykład są bardzo starzejącym się społeczeństwem, nie? Ale jeżeli chodzi o Trumpa, to podoba mi się to, jak ludzie, którzy mają siebie za takich oświeconych i myślą, że Trump jest spoko, wierzyli, że jak będzie Trump, że jak Trump przegra, to będzie spadek na giełdzie. Kurwa, Trump przegrał i od razu wszystko poszło up. Wcześniej też szło up, ale wierzyli spadki, a kurwa, wszystko wzrosło. Był wystrzał, dlatego... Że Trump jest po prostu, Trump to jest niepewność, bo nie wiesz, co mu odpierdoli, nie? Dzisiaj ostrzeli Slimaniego, jutro, nie wiem, przyjdzie poznać twoją matkę, albo nie wiem, ale no, nie jesteś w stanie, dosłownie, mu coś odwali. On sobie robi teorie spiskowe o tym, że wybory są fałszowane i ludzie na dodatek mu potakują, to jest niesamowite w ogóle. To jest w pewien sposób zajebiste, naprawdę, że w takich czasach żyjemy, że można zobaczyć, jakby, jak ludzie wszystko łykają. Dzięki, Chucky, za patrona. No nie, bo Chiny powinny się trzymać krótko, a nie ja, Obama V2, ojej, Ameryka, to... okej. Okay. Weźcie, zresztą, kurwa, jak można myśleć o sobie, że się robi wyedukowany wybór, jakby, i się wybiera Trumpa, wybierając człowieka, który mówił, że wybielacz pomoże w walce z koronawirusem i że skoro zabija koronawirusa wybielacz, to będzie można go sobie wstrzykiwać może do krwi i że muszą to sprawdzić. No please, nie? Wkurwiony Noxy. Nie, no wkurwiony nie. Ja myślę, że to ciekawe, nie? Jakby... Dla mnie to jest autentycznie nie. Bardzo Noxy ciekawe. Nie ma takiej rozmowy. No, ja nie wiem, jak... Ja czasami, ale teraz już w ogóle za dużo tego czytałem, bo jak widziałem takich idiotów, to odpowiadałem jakby na Facebooku, wdawałem się w dyskusję i one czasami trwały, kurwa, godzinę piszesz, odpisujesz i tak dalej, nie? I no tragedia, bo jakby czasu mi to dużo zżerało i poblokowałem sobie tę grupę, nie? Nie napiszesz, pal gumę gościowi i tyle. Smoke gum? Smoke gum, man. Po co się dać? Kid zmieniona, oczywiście. Oj, minionka tutaj uderzona. Ta, ale słuchaj, teraz ważniejsze jest gadanie z widzami. Tak, niż gierka komputerowa. Z widzem ważniejsze niż LP-ki. Słuchajcie, widzowie, kocham was nawet jak głosujecie na Trumpa. Nie przejmujcie się. Nic personalnego. Tak, i jak na giełdzie przegrywacie, też kocha was Noxy. Nawet. Nawet bardziej, bo to wtedy, jeżeli ja wygrywam, a wy przegrywacie, to wtedy taki donate trochę, ale... A sporo osób zaczęło... Tu chodzi o pokój na świecie, bawi, Biden nie jest gwarantem w pokoju w przeciwieństwie do agresywnego Trumpa, który reaguje, jak coś się dzieje. Nie, powiedziałeś bardzo głupią kolejną rzecz. Ale prawdopodobnie nie wiesz, o czym mówisz po prostu. Trump jest bardzo, o wiele bardziej niebezpieczny i na przykład jednym z większych zagrożeń naszych czasów jest broń nuklearna. I Trump
zmusił Iran, odsunął Iran od porozumienia antynuklearnego, co było swoją drogą bardzo fajną rzeczą, nie? Bo tak jakby... To jest taki najczarniejszy scenariusz, generalnie jakaś wojna nuklearna. Nic nie zrobił generalnie dla pokoju. Słuchaj, ludzie zapamiętają Trumpa jako mem. Nie ma co udawać, że tak nie jest. Kurwa, no dobra. Na czym się skupiać podczas rozwijania kanału na Twitchu i zdobywania pierwszych widzów? Na tym, żebyś fan miał, bo... Prawie nikomu się nie udaje, więc nie ma sensu, żebyś sobie nadzieję robił. Tylko sobie, nie wiem, miło spędzaj czas, nie? Ja dzisiaj próbowałem na Twitchu odpalić streama. Streamowałem chwilę i już mi się odechciało streamować. Czemu? Ała. Bo nie mogę streamować z włączonym światłem w pokoju, bo mnie łeb zaczyna grzać się. Streamuj z włączonym. No właśnie, musiałbym bez kamerki streamować. No. A co jest z tym złego? No to wiesz, nawet nie dla siebie. Wiem. A patrzyłeś na tę lampę piersiową, jak ci mówię? Nie, nie mam miejsca logo tutaj, gdzie to postawić. No, to jest małe właśnie, no to chodzi. No ja tutaj nie mam miejsca logo. TBH, jeżeli chodzi o softboxy, taka największa rzecz, której ja nie rozumiałem, zanim nie kupiłem softboxa, to myślałem, że to będzie fajnie sobie stało i świeciło, ale do tego się trzeba mocno przyzwyczaić, bo to tak napieprza po oczach. No ale to jest białe światło, nie? Więc aż tak nie napieprza tak jak te zwykłe takie co żarówki, co mamy, te, albo co babcie mają lampy. Żółte, nie białe ci chodzi. No, no. No, tam możesz sobie ustawić barwę. Nie no, ogólnie, że białe światło jest mniej takie agresywne dla oczu. Żółte. Nie no, białe, no co to jak białe? Gadasz? No przecież żółty samochodowy masz po to, żeby cię nie raziło. A jak jedzie niebieski, to się wtedy wkurwiesz. Nie? Ja musiałbym tak jak ty, Noxy, legit odpalać streama chyba o 24 i siedzieć do 3 na przykład i tyle. To możemy wtedy długo grać, bo ja teraz... No, teraz inaczej nie potrafię. Nie wiem, ja jak włączę streama po obiedzie, to mi się spać chce, potem ja już, jak już mi się przestanie spać chcieć, bo obiad mi się strawił, to wtedy albo jestem głodny, albo mi łeb gotuje się od świecącego światła. I League of Legends mi tituje i wszystko, i już nie da się streamować. Biden chce zmniejszyć finansowanie NASA, dosłownie oddaje to pole do popisu Chinom, które w kosmosie radzą sobie coraz lepiej. Krzysztof, ja nie mówię, że ja się zgadzam ze wszystkimi rzeczami. Ja nie tylko ma mówię, innego chłopa. Ja tylko mówię, że kurwa najgorszy to jest Trump, nie? Tak bez kitu. A tak poza tym, to nie mówię, że się zgadzam we wszystkim z Bidenem. No ale to jest wybór także. Albo bierzesz sobie klauna, albo powiedzmy no kogoś po prostu lepszego niż klaun. No, nie wiem, jakbym żył w Ameryce, to dla mnie wybór byłby tylko jeden. Nawet jakbym się nie zgadzał generalnie, bym się z rzeczami, które Biden mówi wszystkimi, nie? Nawet 4 lata temu? Czy teraz po tych 4 latach? Nawet 4 lata temu. Nie wyobrażam sobie, to jest wstyd wybrać Trumpa, nie? Źle zrobiłem, bo nie hitnąłem wieży. Ale chyba bym nie... To Biden jest taki, że jest stary bardzo, nie? Nie zrobiłbym chyba wieży, bo ma ten... zredukowany deep. A, z tym, że Biden jest stary, to jest w ogóle beka, bo to jest taka narracja, że ludzie robią, tak mówią, nie? Że Biden jest stary, że to demencja... To jest złego, nie? Ale nie. To jest złe. Ale już 4 lata starszy jest. Ale Trump jest tylko 4 lata starszy od Trumpa. Właśnie o to chodzi. Właśnie, no. A ludzie dają radę narzucić taką narrację, że Biden jest na łożu śmierci, a Trump nie. I jakby to jest takie pojebane trochę, nie? Że też jak można zmanipulować wyborców. I oni powtarzają jak głupi cały czas ten sam punkt, że o, Biden wiesz, Biden już umiera. Jak to jest w Ameryce? Musi być chyba powyżej 50, nie? Nie znam. Nie mam pojęcia. W jednej z najlepszych płaszczyzn USA Biden oddaje pole do popisu Chinom, najsik. A... USA ma SpaceX, który wygląda trochę obiecująco. Zrobił najwięcej, bardzo duży krok, jeżeli chodzi o ten... O kosmos jakby, nie? Zmniejsza koszty bardzo podróży, co jest bardzo ważne.
To nie są takie proste rzeczy, ale Krzysiu tak sprowadzi wszystko do takich prostych rzeczy. I generalnie na to wszystko, co możesz mu gadać, to on i tak... Właśnie o to chodzi, bo te rozmowy są ciężkie, bo druga strona zwykle nie słucha, nie? Będzie coś tam swojego gadała. Bo nie rozumie też wszystkim. No, tak. No bo to są czasami ciężkie rzeczy do zrozumienia, nie? No bo jak Iran zły, to sobie myśli prostszy umysł. Dobrze, że Trump zabić Irańczyka, nie? Sulejmaniego. A w praktyce to nie jest takie proste, kurde. Weź, nawet nie gadaj mi tak. Dlaczego to się utrzymało? Poleciała z tobą nawet. A to nie są takie proste rzeczy, bo no to może wywołać kaskadową lawinę. Czemu, Oskar, przykro? Co się dzieje? Wysłałem ci ostatnio na meska ten rysunek, co miałem zrobić. Gdzie wysłałeś? Czekaj, na Facebooku? Fajnie się w ogóle gra, tak gada o polityce, nie skupiasz się na grze, a w tle sobie płacze jakiś Yasuo. On miał wyjść z gry podobno i nie wyszedł. Ja tu lore tej gierki ale śledzę. Ale prankster. On tam płacze, bierzesz Riven, bo nie potrafisz wygrać niczym innym. Czekaj, co on pisał? Nie wiem, czy to jest. Czekaj, giving up drakes for 100 gold, 0 IQ, to mnie go zabiłem, get 100 farm before you... czekaj, do Luciana, to nie do mnie. Gdzie wcześniej było pokanie? O, jest. Your IQ is so low that you abuse Akali only cause she's broken, but you have zero idea how to play league. Tam. I sobie grasz na autopilocie w ogóle, nie? Nawet nie patrzysz, makro, co byś tu pisze. To mieliśmy, nie? Bo chłop wziął Kamilę na topie, ja na Tylusa wziąłem i ją zabijałem, jeden na jeden, na coś tam... No, tak, how brain dead you are, no, tak, tak. Player. Pisali do logo, brain dead. Na grupę? Musisz mi na priwa wysłać, bo ja na grupę to... nie zawsze patrzę, Oskar. No bo jak ktoś cię zabija w lidze, to nie możesz mi powiedzieć, że jest snubowy. Bo cię zabił, więc musisz na postać zwalić. No tak to działa, niestety. No pewnie. Czy na YouTubie jest łatwiej złapać jakiekolwiek widowni niż na Twitchu? No tak, no bo na YouTubie możesz rzucić też jakieś filmy, a na Twitchu masz tylko i wyłącznie streama. Mało tego, nawet jakby nie było tego, to algorytm na YouTubie tak bardzo pomaga. Jest większa szansa, się wyświetli twój film na YouTubie niż... Na Twitchu nic cię nie promuje, ta strona cię w ogóle nie promuje. Na Twitchu jest zerowa szansa, ty BHM. Tak. No nie masz. Nie, no tam czasami na tej głównej czasami coś wyskakuje, ale to chyba musisz. Ale to jest nowa rzecz i też już musisz mieć jakichś widzów, nie? A wcale na początku nie jest łatwo do 25 widzów dobić. No to jest ten problem, że na Twitchu musisz tam, jak zaczynasz streamować, to tam musisz przejść, dawać tam pokaż więcej, klikać przez 30 razy, żeby Twitch się pojawi. No. Bo mało kto szuka nowych twarzy na Twitchu. No ale tak naprawdę to mało też kto szuka nowych twarzy na YouTubie, jeśli chodzi o streamy. Mi się nie wyświetla już żadne streamy i nigdy nie wchodziłem na żadne streamy na YouTubie też. No, takie, wiesz, A idę sobie szukać streamy jakieś na YouTubie, nigdy tak nie zrobiłem. Tak, ale szczerze, tobie się to nie wyświetla, ale pewnie dlatego, że jest taka flaga, że oglądasz mało streamów na YouTubie i dlatego ci się nie wyświetlają. No ja twoje oglądam jak są i w sumie to, nie wiem, jakieś tam, nie wiem, czasami Wardęgę. Jakiegoś Wardęga. A, bo teraz Wardęga się pokazuje, no. Bo tak, streamy są jeszcze lepiej, bo w stream chyba jak masz po prawej tę listę filmów takich, po prawej, to stream jest chyba na samej górze zawsze. No, bardzo wysoko leci, to. No. Ale bez kitu dalej lepiej jest jakby zacząć od filmów, nie? A nie tego. No. Wybieranie demokraty na prezydenta to strzał w kolano teraz. Najlepszą bronią przeciwko Chinom jest kapitalistyczna gospodarka USA, oni wybierają Bidena. XD. W sensie, póki jest duopol w USA, to emotkę musiałem przeczytać. Okay, to kapitalizm będzie miał w miarę... Nie, to jest emotka od Krzysia. To kapitalizm będzie miał w miarę okej, ale Biden na pewno temu kapitalizmowi nie pomoże. Okay. Generalnie nie wiem, czy wiesz, kapitalizm też służy bardzo Chinom, tak by the way. Na przykład podkupują troszeczkę inne kraje. League of Legends kupiły Chiny. I...
Riot nie może znerfić Aftershocka, bo Aftershock jest symbolem chińskiej potęgi. Dominacji. Tak. O, wow. Okej, okay. To nie zdobywałem tego. Przypo. Czemu ta gra jest taka ciężka w sumie? No, Xintuje. Nie ma pojęcia League of Legends, nie? Na trumpa okay. Głosował i... Jak to było? To dlatego, że mam... za niskie IQ, że tylko mogę abuzować Akali, bo jest broken, ale mam zero pojęcia jak grać w ligę. No ta. I Drake'a oddałeś, a... Tak. Za 100 golda. Za 100 golda Drake oddany. O fuck. No, może ten Yasuo to właśnie jakiś mesjasz. On to od początku rozegrał wszystko w głowie, wszystkie tak. Scenariusze i on się tak naprawdę śmieje. On nie jest mad. On tak siedzi na fotelu tak. I się śmieje, taki śmiech szaleńca, który wszystko od początku zaplanował. Tak, zgodny z planem. Champion selekcie, wszystko wiedział, tak. Co się stanie. 8-14, idealnie, oddali się im dwa pierwsze Drake'i, żeby mieć cztery Mautyny. Uśpiliśmy ich czujność. A teraz zestylowali nam Barona, wszystkie warunki zostały skończone, spełnione. Tak, tak. Teraz czuję się silniejsi, możemy wygrać. O, 1v3. O kurwa, jednak. Blu. Uciekałem jak Noxiego zobaczyli. Dawaj Noxi, robisz ich. Tylko musisz Caitlyn zabić pierwszy. Szkoda Baron buffa trochę w sumie. O, ale poleciał. Psiu, psiu, na hita zabił. O nie! Spanie! Spanie. Bambi już biegnie przez pół mapy. A, bo wy macie opóźnienie. No mamy opóźnienie. Kurwa, ale nie uciekłem. Jakbym miał zonie, to nic by nie zmieniło. Ale w sumie macie duże opóźnienie. U mnie poniżej sekundy można mieć. Weźcie sobie, przyspieszcie streama. No, taki film się przyspiesza. Na żywo kliknąłem i teraz już jest... Prawy, statystyki dla nerdów. Nie no, w ikonkę na żywo kliknij. 0,6 sekundy. No a to i... możesz mieć mniejsze logo. Kukul. 5 złotych. Siema Noxy, zagrasz Azirem? Albo Syndra? Pozdro i no życzę dobra. Miłego streamka. Wezmę tego Azira. Niech wam będzie. Miałem być do pierwszej 30? No, ale co? Ej, ale słuchajcie, jak chcecie, to możecie częściej wpadać i będziecie z czatem gadali. Dla mnie to jest spoko. W każdym momencie. Mhm, czat na stubie jeszcze. No. Dokładnie. Mi pisali, kurwa, logo, to ma więcej fanów na streamie moim niż ja. I to... Ja, jak ukradę. Ludzie potrafią na randomowych odcinkach mi pisać, kiedy logo zrobi streama? No statystyki pod. No mi piszą, no, kiedy Warcraft z logopedu. No. Fajny był ten okaz, żeby pograć, to się pewnie dużo zmieniło w tym. O, zróbmy coś fajnego. Watch this. Ej, poradnik do Warcrafta, bo dużo się zmieniło. Czemu? Ole, trygonometria, Boże. Na pewno to jest stream Noxiego, czy stream Pitagorasa? Pitagorasa stream? Tak. Sonia, czemu nie użyłeś Zoni Noxi? No od Q Yasuo nic mi nie da. Nie, od Zoni, od Erki Katie. A, mogłem na Erki Katie. Ale mam tak w głowie, że ona nic nie robi. No i zrobiła ci dużo, powiem ci 600. 500 sporo, no tak. No i przegracie to. No może przegrać. Tak, yes. Tak, S napisze na końcu. O, i nie. Napisze jeszcze po tym, że trup miał rację. Na koniec. O nie. Kiedy ktoś mi napisał, kiedy coś oryginalnego na kanale, na przykład gameplay feedem. No, jeszcze tydzień ponad feedów i potem trzeba na inny content. Ej, ja wam powiem, że fakt, że oni nie rozumieją sarkazmu, czyni to tylko lepszym, nie? Że oni myślą, że ja serio mówię, że ja słabo jest broken czymionem. Dobra. Huntujemy. Better beat. Wow, o kurwa, prosto w trapa. Dawaj. A, dobra, się muszę się umyć. Dziękuję za gierki dzisiaj. O. Przypadki. O.
Topatki logo. O, cześć. Chcę zobaczyć, czy zabiję Jasuonex. Ja do końca gry czekam. Nie wiem, czy się liczy. Idę. No, pomógł trochę murzynek, ale wygrano. Pomógł. No musiałbym flasha grać. How awful he is trying to win on ranked. No ta. It makes sense. Okej. Okay. Ty też o mnie? No. Okej. On coś pisał. 20 plus killi, you were so useless. Killterski, 0 drakes, 0 barons. No, nie masz pojęcia, jak się gra w tę grę. No, ej, i to jest dobre, jak goście ci mówi, że tak tryhardujesz ten, a ty lecisz na autopilocie. W ogóle nie patrzysz, co się w gierce dziejesz. Taka dyskusja w tle. Nie, Bodzin jest lepszy niż Trump. Nie, Trump jest lepszy niż Bodzin. Taki przed kompami. Wymiana argumentów. Ta, nerdy przed kompami się wymądrzają. Gameplay leci jakiś losowy. A chłop tam się. Wygram tę grę. Uda się. Tak, pokażę mu. To moja szansa. Haha, macie nawet 3 Drake'i, a my 0. O nie! O nie, o. Spanie! Ale ty! Ale zjedli się! Ale oro, nie? Kurwa! Jesteś bogiem tym. Rakan to tak ładnie porobił. Ładnie zgarnął ich tam. Ale mamy problem z klinowaniem, ze sklinowaniem, tak jak patrzę. Yes. Oj, chłopaki. Powrót, team, powrót. Ej, no nie było pod lethal tempo, Fizza, muszę nagrać. Dobra, ja uciekam po patki. Siemka? No siema. Ale Halo Blades było. O, czekaj, coś muszę sprzedać. Ej, chyba Ridgebane'a, nie? I... Void Staff. Nie wiem, czy chcesz Void Staffa sprzedać. Znaczy, Boże, czy chcesz Ridgebane'a sprzedawać. Widzę w Witsen do tego, kurde, a może nie chcę. Ridgebane strasznie żydaje. Tak? Ja patrzyłem, generalnie nawet tego Ridgebane'a mnie to dziwiło, ale chyba nawet czasami nie ma w full buildach na Akali. Chyba, że coś powaliłem. Serio? A ile mogłem bije? Coś powalić. 446. On dużo bije, ale on ma teraz większy cooldown, bo ma 2,5 sekundy. No, niby ta. Mi się wydaje, że warfy to jest. Tylko, że no ten Void spoko był. Musiałbyś Morello wywalić i ktoś inny musiałby zrobić healing reduction, nie? To by było najlepsze. Z czego oni się śmieją? Taką bekę mordo straciłeś, jak dopiero wbiłeś? Ej, bo... O, fuck, Rakan jest daleko. Oj. Najwidoczniej Noxy chce, żeby Chiny były potęgą świata, nie do podważenia na siłę. Pewnie Noxy zainwestował na giełdzie w Chiny i teraz tylko czeka. Taka prawda. Nie dajcie się oszukać, widzowie. Oj, Noxy. Kurwa, troszkę nie mam i... tego! 12 sekund! Ej, a ona zerkowała mnie. Fajnie byłoby ją zabić. To by było dobre. No i wzięli Sola. Wzięli Sola. Wszystko zgodnie, się spełniła. Wszystko zgodnie z planem? Tak! Oj. Yeah. Szkoda, że Rakan clearował, bo Rakan tu zajebistą inicjację nam zrobił. I ja słuchaj, ci napisał sobie. Boosted. It's so sad. No smutno, no. Boosted, it's so sad. Czekaj, co napisze Jasu po gierce. Jak się głosuje na Bidena, to już daje do myślenia. Nie mam obywatelstwa USA. Nawet nie lubię tego kraju, więc nie chciałbym mieć. Ja bym chciał w Kanadzie mieszkać kiedyś. No, Kanada wydaje się koks. Kanada, Japonia. I w sumie jakieś takie kraje typu Norwegia i tak dalej mi się mocno podobają. No. Japonia spoko, ale nie wiem, czy tak nie znając japońskiego jest dobrze mieszkać w Japonii. Ej, dobra, musimy Krzysiu. Powoli wystarczy. Powoli wystarczy. bo będę musiał ukrócić gadanie. Już sobie Krzysiu pomemowaliśmy. Się rozkręcił. Tak. Zobacz, co pisze Jasuo. Wyzywasz i śmiejesz się z Lowello? Nigdy nie wyzywałem Lowello. Czekaj, jakiś filmik wysłał. O, może Better Bot Wins i tańczący Nie, Better Bot Wins. A bot. Ej, a Jasuo od razu wyszedł. O nie, słaba głowa. Dlaczego on od razu wyszedł? Myślałem, że napisze coś śmiesznego. Unlucky. Oj.
No. No, tak prewencyjnie, weźmy mu na odchodne. Hate speech. O nie. Czemu? Zejdź z kibla i idź spać. Co to znaczy? Nie schodź z kibla, zostań. Norwegia, Kanada fajne, ale nie wiem, czy w Japonii chciałbym mieszkać. Japonia jest fajna, jest bardzo czystym krajem, jak na to, że jakby w Japonii wydaje mi się, że nie wiem, ma dużo zalet. Na przykład jest bardzo bezpieczna. Masz dużo weebów. To nie jest zaleta. Możesz po ulicy. Co? Możesz chodzić z kataną po ulicy. W sumie. W stroju samuraja. Nie mógł przeboleć, że lepszy mid wygrał. Nie no, ale on był lepszym midem. I wygrał, to nie wiem. No, on miał cały plan na grę, a Noxy tylko sobie gadał coś w tle.